Identyfikator podmiotu SCP-178. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-178 zabezpieczony jest w pojemniku na obiekty anomalne klasy trzeciej. Podmiot jest strzeżony przez nie mniej niż dwóch uzbrojonych strażników z upoważnieniem poziomu trzeciego, kiedy nie przeprowadzane są na nim testy. Obiekt można usunąć z przechowalni jedynie za pisemną zgodą pracownika z upoważnieniem poziomu czwartego lub wyższego. Po incydencie 178-14 alfa wszystkie testy należy monitorować zdalnie, a obecność pracowników innych niż testerzy na obszarze testowym w czasie eksperymentów jest wzbroniona. Opis. SCP-178 to para białych okularów stereoskopowych 3D z białymi, prostokątnymi oprawkami i plastikowymi soczewkami o niebieskim i czerwonym kolorze, odpowiednio lewa i prawa soczewka. Obiekt nie wykazuje żadnych nietypowych właściwości fizycznych, poza delikatnym odbarwieniem oprawek, co wynika z wieku artefaktu. Po założeniu nosiciel zacznie postrzegać duże, dwunożne byty w normalnym otoczeniu. Byty te są spokojne, a okazjonalnie również ciekawskie. Raporty opisują, że osobniki te czasem patrzą zza ramion osób pracujących z zainteresowaniem i obserwując. Za jednym wyjątkiem. Wszelkie próby nosiciela okularów lub jakiejkolwiek innej osoby bezpośredniej interakcji z tymi bytami skutkować będą ciężkimi rozdarciami na ciele tych właśnie osób. Pojawienie się ran dartych jest gwałtowne i ma miejsce aż do nastąpienia zgonu nosiciela okularów. Wzór ran dartych zawsze wskazuje na uderzenia trzema równolegle ułożonymi, stożkowymi, ostrymi przedmiotami o długości wahającej się pomiędzy 14,2 i 27,4 cm i o grubości oscylującej między 2,9 cm i 8,1 cm. Urządzenia nagrywające i miernicze użyte w czasie testów nie zdołały wykryć żadnych anomalii, nawet kiedy dochodziło do pojawienia się ran dartych na danych osobie osobach. Testerzy nie donoszą o słyszeniu żadnych dźwięków emanujących od bytów. Długoterminowe wystawienie testerów na działanie obiektu najwyraźniej nie skutkuje żadnymi przewlekłymi efektami. Obrazy stereoskopowe oglądane przez obiekt wydają się trójwymiarowe. Dodatek pierwszy. Obiekt został pozyskany dnia 1900 w stanie Tennessee przez agenta zakonspirowanego w służbie połowu i dzikiej przyrody Stanów Zjednoczonych, który przybył do miasta po wpłynięciu raportów o letnim dziecku, które zostało znalezione martwe w swojej sypialni na pierwszym piętrze. Zgon nastąpił w wyniku nietypowego okaleczenia. Agent dostrzegł poplamiony krwią stereoskopowy obraz przedstawiający diabelski młyn w miejscu, gdzie znaleziono dziecko. Po niedługich poszukiwaniach agent znalazł przedmiot pod łóżkiem dziecka, gdzie prawdopodobnie został wrzucony w czasie agonii dziecka. Agent wezwał wtedy zespół pozyskujący. Po przybyciu owego zespołu agent założył obiekt i spojrzał na obraz, nie donosząc o niczym nietypowym, dopóki nie obrócił głowy w lewą stronę, gdzie dostrzegł byt znajdujący się obok cala, około 2,5 cm od jego twarzy, przechylający się nad ramieniem agenta i wpatrujący się w stereoskopowy obraz. W czasie odprawy agent doniósł również o dostrzeżeniu kilku innych bytów w tym pomieszczeniu, które przyglądały się jemu i zespołowi pozyskującemu. Agent nie zdecydował się wejść w interakcję z bytami, wobec czego pozyskanie artefaktu przebiegło bezproblemowo. Dodatek drugi. Wszystkie eksperymenty należy zapisywać w pliku 178E. Dodatek trzeci. Pracowników z upoważnieniem poziomu czwartego uprasza się o zapoznanie z raportem z incydentu 178-14 alfa. Zapoznanie się z treścią tego raportu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników z upoważnieniem poziomu czwartego i wyższego, którzy nadzorują lub zatwierdzają eksperymenty na obiekcie. Ostrzeżenie. Niestosowanie się do poleceń z dodatku trzeciego stanowi podstawę do nałożenia kary dyscyplinarnej.